Dzień dobry. Prosimy jeszcze. W czwartek, 18 czerwca, w sali uroczystości Noworudzkiego Ratusza odbył się finał konkursu ekologicznego, w którym udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół miejskich i gminnych z terenu Nowej Rudy. Od 13 lat dzieci przez cały rok szkolny zbierają nakrętki, zbierają baterie. Kto nazbiera najwięcej, ten wygrywa ten konkurs, tak w wielkim skrócie. I dzisiaj mamy uroczyste zakończenie kolejnej edycji tego konkursu, gdzie będziemy wręczać dzieciom i młodzieży nagrody dla tych, którzy najbardziej się spisali w tym konkursie. A konkurs przede wszystkim ma na celu edukację ekologiczną, dobre postrzeganie i konieczność dbałości o nasze środowisko naturalne, to w którym żyjemy. Ja nie mam wątpliwości, że nasze dzieci i młodzież doskonale wiedzą, jak to robić i dzięki takim akcjom, dzięki temu, co w szkołach otrzymują, jaką wiedzę otrzymują, są naprawdę dobrze wyedukowani w tej kwestii. Konkurs organizowany jest od 13 lat, a jego inicjatorem są Noworudzkie Usługi Komunalne. Chcemy jakby zaszczepić wśród tych najmłodszych dzieci tą naukę segregacji odpadów komunalnych, bo w każdym gospodarstwie domowym powstają odpady i trzeba je posegregować. Ja myślę, że to jest najlepsza okazja, żeby właśnie organizować takie konkursy, rozpowszechniać wśród dzieci. Dzieci przekazują to dorosłym, te informacje. Także no, to służy nam wszystkim, prawda? Bo od małego trzeba uczyć te dzieci. Dzięki wielu sponsorom i darczyńcom w konkursie można było wygrać wiele cennych nagród. Duży udział jest też w pomocy dwóch gmin noworudzkich, które nas tutaj wspierają też środkami finansowymi, dzięki którym możemy zakupić nagrodę dla tych dzieci. Również też biorą czynny udział w sponsoringu firmy, z którymi współpracujemy. Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych, czy też inne spółki miejskie. Także suma summarum zbieramy pieniążki i możemy za to nagrodzić dzieci. Zbiórka odpadów trwała przez cały rok szkolny i wzięło w niej udział blisko 3000 uczniów. Od wielu, wielu lat nasza szkoła uczestniczy aktywnie w zbiórce surowców wtórnych. Zbieramy puszki, nakrętki, baterie, oprócz tego jeszcze makulaturę i rodzice są bardzo zaangażowani. Dzieciom również na tym zależy. I jeszcze u nas w szkole jest taki szczytny cel, bo wszystkie nakrętki, które zbieramy, plastikowe pety, oddajemy dla Hospicjum Wrocławskiego i na potrzeby chłopca niepełnosprawnego, ucznia naszej szkoły. W tym roku zebraliśmy rekordową liczbę kilogramów nakrętek, bo 2 tony 200 kg, ponad 500 kg baterii i około 300 kg puszek. No to są naprawdę rekordowe ilości zebranych surowców wtórnych. Także tutaj wielki ukłon w stronę i rodziców, i uczniów, bo uczniowie owszem angażują się, ale to dzięki rodzicom są takie sukcesy. No a co za tym idzie? Czyste środowisko, prawda? Wiemy o tym, że każda bateria rzucona w ziemię zatruwa środowisko. Wiemy, że każda nakrętka zużywa rzucona, nie rozłoży się, bo jest to plastik. Każda puszka tak samo zaśmieca nasze środowisko. No a te ilości zebranych surowców wtórnych świadczą o tym, że dzieciom zależy na czystym otoczeniu. To jest jakby zalążek naszego społeczeństwa, który za niedługo będzie, będą te dzieci studiowały, czy będą zajmowały różne funkcje w naszym społeczeństwie i chodzi o to, że ten przekaz przez dzieci jest najlepszy, bo te dzieci też uczą dorosłych, jak pewne rzeczy robić, jak należy robić. W edycji tegorocznego konkursu udało się zebrać 1966 kg puszek aluminiowych, ponad 5000 kg nakrętek plastikowych oraz prawie 1200 kg baterii. Laureatem srebrnej puszki został Zespół Szkół Społecznych w Dzikowcu. Natomiast pierwsze miejsce w konkursie Bezpieczna Bateria przypadło przedszkolu samorządowemu w Woliborzu. Najwięcej plastikowych nakrętek w tym roku uzbierała Akademia Młodego Artysty w Nowej Rudzie. Zwycięzcom gratulujemy.